Witam serdecznie wszystkich naszych czytelników w programie Kantyna. Jest to program serwisu star-wars.com.pl. W dzisiejszym programie długo wyczekiwana zabawka firmy Hasbro AT-AT. To jest tego typu największa, jak do tej pory wyprodukowana, tego typu oczywiście zabawka na świecie. Jak widzimy, jest to zabawka wielofunkcyjna. Ja zachęcam do obejrzenia tego filmu do końca, ponieważ na samym końcu będziemy pokazywać, jakie zabawka posiada efekty dźwiękowe. W tej chwili prezentujemy Wam środek AT-AT. W środku, jak widzimy, są specjalne miejsca, a także winda, która służy, co zaprezentujemy później, do wciągania szturmowców czy snowtrooperów. Zabawka posiada ruchomą głowę, ruchome boczne działka. Teraz odrobina zbliżeń środka. Po naciśnięciu specjalnego przycisku na kadłubie AT-AT wyskakuje nam specjalna rączka, która kieruje ruchem głowy AT-AT w lewo, w prawo, w górę i w dół. Teraz prezentujemy, jakie ruchy za pomocą rączki wykonuje głowa AT-AT. Odrobinę zbliżeń środka. Głowa pojazdu jest otwieralna. Do środka mieszczą się cztery figurki, dwóch pilotów i dowódca. Za chwilę zaprezentujemy dźwięki strzałów z dział laserowych umieszczonych pod kabiną pojazdu. AT-AT uzbrojony był w dwa działka laserowe, to były lekkie działa laserowe, które mieściły się po bokach głowy, i dwa sprzężone działa laserowe, które można znaleźć pod kabiną. To była naprawdę bardzo potężna maszyna. Do środka mieściła 40 w pełni uzbrojonych szturmowców. I jeszcze raz działka z bliska, razem z dźwiękiem, a ponieważ mają podświetlane lufy, wyłączymy na chwilę światło, żeby zaprezentować Wam, jak to wszystko się świeci. W środku głowy znajduje się panel sterowania, który jest po naciśnięciu odpowiedniego przycisku podświetlony niebieskim światełkiem. Wczesna forma AT-AT pojawiła się w komiksie wydanym przez Egmont. Komik nosił nazwę Bitwa o Yavin. My jednak znamy pojazd z Imperium Kontratakuje. Tam po raz pierwszy pojawiła się tego typu maszyna. Podczas bitwy o Hoth była główną jednostką pancerną. AT-AT wzięły w niej udział i zniszczyły główną kwaterę Sojuszu Rebeliantów. My jednak przejdźmy do naszej zabawki. Zobaczmy, co model ukrywa z tyłu. Tylna klapa modelu jest otwieralna, a w środku znajduje się model śmigacza. Po naciśnięciu specjalnego przycisku z prawej strony śmigacz nam wyskoczy z ładowni. W filmie tego typu skuterów repulsorowych pojazd mieścił aż 5 sztuk. Odłożymy nasz skuter na bok, pokażemy Wam kilka zdjęć tylnego luku, a także sam skuter repulsorowy. Skuter po naciśnięciu na niego składa tylne klapy. To były klapy, które sterowały nim w trakcie lotu. Jak widzimy, skuter też jest całkiem niezłej jakości, w miarę dokładnie wykonany. Oczywiście nie jest on w skali do AT-AT, bo wyobraźcie sobie, gdyby był, to musiałby być 5 razy mniejszy, żeby do ładowni zmieściło się aż 5 sztuk tej maszyny. A wiemy, że Hasbro produkuje zabawki funkcjonalne i na pięciokrotnie mniejszy skuter nie zmieścilibyśmy nawet pchły. Odrobina zbliżeń jeszcze naszego pojazdu. Pojazd, jak widzimy, jest dosyć dokładnie wykonany, z dbałością o wiele szczegółów przez producenta. Popatrzymy jeszcze na jego nogi, masywne nogi, które są ruchome, ale to pokażemy za chwilę. Teraz spód pojazdu.
Pod spodem też kryje się niespodzianka. Za chwilę pokażemy jaka. A oto spód maszyny na zbliżeniach i elementy nośne pojazdu. Boczne działka laserowe AT-AT po naciśnięciu przycisków umieszczonych z boku działka strzelają plastikowymi pociskami, a kierownica pojazdu składa się w specjalny sposób, tak żeby można było ją złożyć do środka. No a teraz pokażemy Wam, jak bardzo ruchome są nogi pojazdu. Jak widać na filmie, możemy je wyginąć prawie że w dowolny sposób. Tak by nasze AT-AT można było ustawić w dowolnym miejscu, w dowolnej pozycji. No a teraz niespodzianka, o której wspominałem wcześniej. Pod spodem pojazdu znajduje się kolejny właz, w środku którego znajduje się wyciągarka. A do czego służy? To zaraz Wam pokażemy. W ładowni pojazdu znajduje się specjalny przycisk, po naciśnięciu którego lina z podczepioną wcześniej do niego figurką, do niej figurką Luke'a Skywalkera, zwija się. Po prostu się zwija, żeby to wyglądało tak jak na filmie. W momencie, gdy Luke podczepia się pod maszynę, podciąga się do góry i za pomocą granatu wysadza maszynę od środka. Teraz na naszym filmie pokazujemy mniej więcej, jaki sposób można do środka włożyć i ustawić figurki, a także w jaki sposób umieszczamy figurki na wyciągarce. Maksymalnie możemy ustawić około 12 figurek wraz z maszyną, co nam stworzy bardzo ładną dioramę. Tak jak wcześniej mówiłem, w rzeczywistości do ładowni AT-AT mieściło się 40 w pełni uzbrojonych szturmowców. Zbliżenia samej wyciągarki ze szturmowcami i odrobinę zbliżeń boku maszyny AT-AT wraz z włożonymi do niej figurkami. Tutaj już diorama z większą ilością figurek. Jak widzimy, jest to bardzo fajna i sympatyczna zabawka, z którą zabawa raczej się nie nudzi. I wkładamy figurki pilotów do kabiny pojazdu. W rzeczywistości maszyną sterowało 5 osób. W tym dowódca maszyny, taki najbardziej znany z dowódców maszyn krączących AT-AT, to był na pewno komandor Wirs. Jeszcze trochę, odrobina zbliżeń, żeby pokazać Wam, jak ta zabawka się pięknie prezentuje. Naprawdę jest to kawał dobrej roboty ze strony Hasbro. Zabawka zdecydowanie zasługuje na pochwałę. Widzimy, wszystko pięknie, ładnie się składa. A teraz, tak jak wcześniej wspomniałem, same dźwięki, które wydaje pojazd. Będę po kolei naciskał przyciski, żeby Wam zaprezentować te dźwięki. Zacznę od ładowni pojazdu. Góra pojazdu, trzy kolejne klawisze z różnymi dźwiękami maszyny. I kabina pojazdu, kabina pilotów, w której to zaprogramowanych jest najwięcej dźwięków. Rebel base located.
Już na sam koniec naszego programu jeszcze kilka zbliżeń tej bardzo ładnej zabawki. To jest naprawdę bardzo udany produkt, muszę podkreślić, firmy Hasbro. Zabawka, z której będzie się cieszyło wielu dzieci, a także wielu kolekcjonerów. Posiadająca w sobie wiele ukrytych funkcji, które nie nudzą się i którymi można się bawić naprawdę bardzo długo. Tym samym chciałbym zaprosić Was na kolejny nasz program z cyklu Kantyna, w którym będziemy opisywać polski hełm szturmowca w skali 1:1, a w następnym odcinku kolekcjonerski hełm klona pierwszej fazy, wykonany w limitowanym nakładzie 1000 sztuk przez firmę EFX. Serdecznie zapraszamy. Niech moc będzie z Wami. Thank you.